Znajdujemy się właśnie w starym wagonie pocztowym z roku 1931. To jest wagon, który znajduje się na terenie naszego skansenu w Chabówce. Oprócz niego mamy 100 innych obiektów, z czego 4 czynne parowozy. W tej chwili jest to chyba jeden z największych skansenów taboru kolejowego w Polsce i jeden z większych w Europie. Skansen w Chabówce powstał 26 lat temu. W zeszłym roku obchodziliśmy jubileusz ćwierćwiecza funkcjonowania. Miejsce nieprzypadkowe, bo to było jedno z ostatnich miejsc w Małopolsce, gdzie jeszcze na przełomie lat 80. i 90. kursowały parowozy i na tej bazie zarówno infrastruktury, jak i pracowników, którzy umieli je utrzymywać, postanowiono stworzyć muzeum. Bardzo ważną grupą zawodową przy naprawach parowozów, a później ich eksploatacji są maszyniści. Bez nich parowóz nawet najlepiej naprawiony nie pojedzie i tutaj też należy pamiętać, że jest to zawód bardzo rzadki. Jako spadkobiercy czujemy się w obowiązku podtrzymywać te tradycje, co staramy się robić jak najlepiej, jak tutaj zresztą widać. Chabówka jako miejsce utrzymania parowozów jest jednym z najważniejszych ośrodków w Polsce, bowiem my sami te parowozy naprawiamy zarówno w zakresie takiego codziennego utrzymania, jak i tych napraw okresowych, tych napraw gruntownych. W naszym kraju jest może 30-35 maszynistów parowozu. To bardzo mało, to jest 1 milionowa, można by rzec, prawda? Jest to, myślę, tak rzadki w tej chwili zawód i przez to, że rzadki, też trudny do wyuczenia. Jedynie w Polsce mamy 4 czynne parowozy. To wynik bardzo duży, zwłaszcza, że nas wszystkich tutaj jest tylko 15 osób. Oprócz 4 parowozów mamy jeszcze ponad 50 czynnych wagonów od XIX-wiecznych po lata 80. Bo też należy pamiętać, że pociąg retro to nie jest już tylko pociąg sprzed wojny. Dzisiaj pociąg retro to już jest pociąg sprzed 30 lat, a to już są lata 80. I staramy się również takie eksponaty pozyskiwać i naprawiać, żeby za kolejne 30 lat nasi następcy mieli wagony retro z lat 80. XX wieku. Chabówka ma bardzo dobrą lokalizację, to jest blisko Rabki Zdroju, to jest na trasie przejazdu do Zakopanego i z roku na rok ruch turystyczny jest coraz większy. Uruchamiamy pociągi retro i w tych pociągach retro też staramy się zapewnić inne atrakcje, jak animacje dla dzieci, różnego rodzaju programy edukacyjne, żeby łączyć historię z teraźniejszością, a w przypadku dzieci z zabawą.